To znowu nie on, tylko ja. Witam Państwa z księgarni Fotomag przy stacji Stokłosy w Warszawie. Polecam. Jestem tu właściwie, no nie wiem, który drugi raz. I warto przyjść i zobaczyć, co tu się dzieje, naprawdę. Ale nic, mieliśmy mówić o mojej książce. To jest książka, nie pamiętam, która z kolei, czwarta może, to chyba jest moja czwarta książka z kolei pod tytułem Kto się boi angielskiego listonosza? O języku angielskim. Dlaczego o języku angielskim? Dlatego, że co wiadomo czytelnikom mojego bloga, jestem nauczycielem języka angielskiego i to właściwie w pewnym sensie, gdyby nie to, że na starość zacząłem pisać książki, to pewnie by na pytanie, kim jesteś, bym odpowiadał, jestem nauczycielem, a tak to mówię, jestem nauczycielem i pisarzem. Ale jeśli idzie o tę książkę, to napisałem go przede wszystkim jako nauczyciel. Nauczyciel zaangażowany, nauczyciel, który całe swoje serce dał nauczaniu języka angielskiego i nauczycielem, który w pewnym momencie pomyślał sobie, że są rzeczy, które jeśli ja ich nie powiem, jeśli idzie o język angielski i to, co jest związane z nauczaniem języka angielskiego, jeśli ja ich nie powiem, to nikt ich nie powie i umrę w grzechu. Tak sobie pomyślałem, że muszę to powiedzieć, żeby nie mieć grzechu. Więc ta książka w pierwszej kolejności powstała po to, żebym mógł tutaj powiedzieć rzeczy związane głównie z gramatyką języka angielskiego, których mi okropnie brakuje w powszechnym nauczaniu języka. W powszechnym w sensie w tym, które jest prowadzone i w Polsce, i na świecie obecnie. Po prostu pewne rzeczy są kompletnie zapomniane i tak jak mówię, są na tyle ważne, żeby o nich opowiedzieć i niestety, które bez tej świadomości, no przynoszą, to brak tej świadomości przynosi jednak szkody, bardzo duże szkody w nauczaniu języka. I tak, to jest jedna część tego, o czym chciałem napisać. Druga część natomiast to jest bardzo mocna, moim zdaniem bardzo usprawiedliwiona i bardzo głęboko udokumentowana krytyka systemu nauczania, jaki panuje nie tylko, ja to podkreślam cały czas, tu nie chodzi tylko o Polskę, to jest po prostu już w tej chwili świat. Nauczanie języka angielskiego od dłuższego czasu stało się biznesem. I to biznesem, jak Państwo zresztą wiedzą, naprawdę bardzo dobrym i takim mocno perspektywicznym. Ja nie wiem, gdyby się tak zastanowić, co w tej chwili przynosi największe zyski, no to tak, chyba tatuaże, tak? Przede wszystkim tatuaże. To jest biznes. Farmacja, lekarstwa. No i język angielski. W związku z tym, że nauczanie języka angielskiego stało się biznesem, to moim zdaniem doszło do takiego porozumienia między szkołami a wydawnictwami, które polega na tym, że i wydawnictwa, i szkoły dążą do tego, żeby uczyć, uczyć, uczyć i nigdy nie nauczyć. Podobnie jak ta branża związana z tatuażami, żeby tatuować, tatuować, tatuować i nigdy nie przestać tatuować, aż człowiek już ma każdy milimetr kwadratowy skóry wytatuowany. Jak już nie ma miejsca żadnego, to wtedy ewentualnie, nie wiem, można sobie zacząć robić dziury w nosie, albo dziury w policzku, albo dziury, no gdziekolwiek, tak? No bo to trzeba coś jeszcze, więc to jest też biznes. No i oczywiście lekarstwa, a o tym już wszyscy Państwo wiedzą.
no bo to już nawet nie jest tajemnicą, tak, że chodzi o to, żeby leczyć, leczyć, leczyć i nigdy nie wyleczyć, bo w momencie jak człowiek zostaje wyleczony, przestaje być klientem. Podobna sytuacja jest z uczeniem języka angielskiego i tego jestem pewien i o tym napisałem w tej książce. Pokazałem to bardzo, bardzo moim zdaniem solidnie na wielu przykładach, które miałem okazję jak gdyby osobiście przemyśleć i osobiście doświadczyć. No tak, no po prostu. Chodzi o to, że pan czy pani chce się nauczyć języka angielskiego, zapisuje się do szkoły, płaci i uczy się tak długo, aż albo państwu zabraknie pieniędzy, albo się zniechęcą na zasadzie, że no niestety albo się mało państwo przykładali, albo mało się uczyli, albo nie macie talentu. Co oczywiście jest nieprawdą, dlatego że człowiek się nie uczy języka 10 lat, 20 lat. A ja niestety znam mnóstwo takich ludzi, których się pyta, how long have you been learning English? A oni mówią, all my life, tak? No to jest absurd. Ale ja wiem, skąd to się bierze. Chodzi o to, że oni się uczą, uczą, płacą. Podręczniki są strasznie drogie. Komplet podręczników z materiałami tymi audio, wideo czy czymkolwiek kosztuje tak straszne pieniądze. Zresztą państwo to wiedzą. Ci, co się uczą języka, wiedzą to. Więc albo co się uczyli, albo co mają dzieci, które się uczą. Wiadomo, ile kosztują podręczniki. Więc chodzi o to, żeby ten interes się kręcił. I to jest w tej książce. I to są te dwie warstwy, czyli gramatyka pokazana tak, jak ja uważam, że trzeba by było ją pokazać, żeby nie było różnych nieporozumień. Krytyka tego systemu. No a poza tym to jest książka do czytania, jak ktoś chce sobie poczytać o tym, jakieś anegdoty, jak jest na lekcjach, co uczniowie na ten temat mówili, jakie przygody się ma, jeżeli człowiek się uczy języka, czy to w szkole, czy na kursach. Więc ona jest też po prostu do czytania, ta książka. Polecam, bardzo dobra książka, naprawdę. Mamy w tej chwili, o ile się nie mylę, już trzecie wydanie. Bardzo dobre recenzje, oczywiście jest też zamilczana, tak jak kiedyś tu wspominałem o książce o Zycie. No ale jest tak strasznie dużo podręczników do języka angielskiego i książek o języku angielskim, że nawet nie mam takiej ambicji, żeby ktoś na to zwrócił uwagę. Ale ci, co ją kupili i czytali, bardzo sobie chwalą ku mojej satysfakcji. Dziękuję bardzo. Polecam.